Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szerszenia to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku, może tak, wykonamy sobie zadanie Ponitce do Kłębka oraz pójdziemy do szpitala Lebiody, tam zająć się Alwinem, zgarnąć go właśnie stamtąd. No i będziemy musieli zdecydować, komu trzeba oddać Malca. Czy Szani, czy Trisny, oczywiście już wiem, komu oddam chłopca. Natomiast to się później, ten nasz wybór będzie się wiązał z epilogiem, ale nie będę tak wybiegał do przodu. Tutaj coś mi się tak jakoś długo ładuje, coś mi się to nie podoba. Przy każdym takim loading screenie to się boję, żeby mi się gierka nie wysypała, bo coś mi się ostatnio, mówię, nie podoba ten performance mojego komputera. Trzeba chyba wziąć się za to. Co robiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alwina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alwin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej. Ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alwina. Niech tylko spojrzy, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. No jak widzicie, tutaj mamy również drugą stronę całego konfliktu. Muszę wybrać właśnie, komu oddam chłopaka. No ale tak jak już mówiłem, ja wiem, komu tutaj powierzę opiekę nad malcem. Tylko nie wiem, najpierw czy chcemy tutaj, czy chcemy najpierw tam. Chyba najpierw tam. Ach, bardzo dobrze, że tutaj wyjaśnione wszystkie poczynania tego młodego zawodnika. Dobra, w każdym razie pójdziemy, udamy się do kanałów. Nie pamiętam dokładnie, gdzie jest ta kratka. Będziemy musieli troszeczkę przejść. W sumie mogłem pójść chyba do wyzimy handlowej bardziej niż od klasztornej. Chociaż szczerze, nie ma to chyba żadnego znaczenia. Dobra, tutaj mamy punkt przerzutowy. Nie wiem, czy to jest to, o to chodzi. Ale tych utopców też bym chciał uniknąć naprawdę, bo po prostu nie mają nic ciekawego do zaoferowania. Nie ukrywam. Ała, jeszcze dostałem w pysk. Ten dźwięk w ogóle dostawania to jest masakryczny, nie? Okej, idziemy w dobrym kierunku. Jeśli o to chodzi. Ale może sobie ich jakoś tutaj zluruję i ich wykończę. Dwadzieścia pięć expa to jest nic. Samo to ich składniki też nie są jakoś super teraz na tym etapie gry potrzebne, tym bardziej, że to jest chyba najczęściej występujący przeciwnik w całej produkcji. No i tutaj mamy osiłków, nie wiem, czy ja z nimi gadałem wcześniej. Ale jak widać, tutaj się pucują mocno do mnie. Ja sobie teraz, wiecie co, łyknę puszczyka. Chociaż nie, w sumie damy sobie tak radę. Myślę, może jakąś wodę. Jakąś wodę sobie łykniemy a, to nalewka z Mondragory. Myślałem, że to jest jakiś tam napój. No dobra, to w sumie tyle. Pogadajmy sobie z tymi osiłkami. Poszedł stąd! Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes, jazda stąd! Chcę wiedzieć, co się znajduje za kratą. Nie chodzi jakiś randomowy koleś po kanałach i węszy, nie? Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa, powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. No i teraz możemy albo wejść na grubasie, albo wejść po cichu, chociaż i tak to się będzie wiązało z spuszczeniem w pierdolu tym wszystkim gałganiarzom. Hasło jest cierń. Cierni.
Pozdrów Angusa, już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich numerów. Właź, bo się rozmyślę i zamknę drzwi. Tylko właśnie nie pamiętam, gdzie można było dostać to hasło, bo nie było napisane na żadnym papierku jego, znaczy od Angusa. Wydawało mi się, że kiedyś coś takiego było. No ale w każdym razie, jak mówię, nauczony tutaj. Znasz hasło? No dobra, właź, tylko nie rób problemów. Ile fistechu chcesz kupić? 0,5 kilo. Dobra, pogadaj z alchemikami. Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawy. Nie widziałem go od miesiąca. No, tak jak mówiłem, będziemy tutaj mogli wykonać to zadanie na grubasie, czyli po prostu, wiecie, przeciąć się przez wszystkich. Natomiast na początek, no cóż, przejdziemy sobie po prostu... Przejdziemy sobie tutaj po prostu po tych ich, nie wiem jak nawet nazwać, po tych koszarach, o tak, to dobre słowo. No i pozbieramy wszystkie rzeczy, jakie tutaj mamy ciekawe do zebrania. Ponieważ mówię, później będzie tutaj no niezła haratanina i myślę, że nie będzie czasu na to. To jest chusta, nie sukno, bo to jest niestety, ale tekstura z Wiedźmina drugiego. Do tego i właśnie ta tekstura odpowiada za sukno, czyli składnik alchemiczny, przepraszam, rzemieślniczy w Wiedźminie drugim. Tak jak, no, tutaj się specjalnie nie dorobimy, słuchajcie, ale zawsze jakieś tam oreniaki do przodu. Widzicie, tutaj 10, tutaj 8, już mamy niezłą tutaj sumkę składamy. Dobra, myślę, że to można by było wstawić i może ten cep bojowy. Nie wiem, dobra, w każdym razie 6 oreniaków kolejnych. Przeszukamy sobie to. Wybaczcie, że tak robię to ręcznie, ale nie chcę też zbierać śmieci. Wiadomo, można równie dobrze nacisnąć Ctrl lewy przycisk i będziemy mieli tutaj szybkie zbierania. Tak jak mówię, nie chcę zbierać jakichś niepotrzebnych pierdół, ponieważ no, nie ukrywam, że cierpimy w tym momencie na no, mały ekwipunek. Ok, mamy tutaj już tych chemików wszystkich. Co kto? Ja nie śpię, pracuję, naprawdę. Spokojnie, nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że spałem. Błagam, znowu będą mnie bić, dłużej tego nie zniosę. Nie powiem, nie masz się czym martwić. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Weź to, znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem. Może tobie się przyda. Okej, okay, no i za tutaj niesprzedawanie tego ziomeczka dostaliśmy jakiś tam schemat na filtr Petriego, czyli zwiększa natężenie znaków. No ja tego raczej używać nie będę. Teraz dolać rozpuszczalnik. Okej. Okay. Natomiast, no wiecie, trzeba było po prostu, no nie można być takim frajerem, tak? Jak wiadomo, mamy coś za to dostać, no to dostaniemy czy tak. No i teraz właśnie wchodzimy na tą taką salę główną tego całego kompleksu. No i tutaj już nasza przykrywka pod hasłem Cierń po prostu umknie. Precz, to pokój szefa. Nikt otworzymy tą skrzynię, mamy jakiś tam list od Gelerta Blainheima, Heima bardziej, sobie weźmiemy. Tutaj mamy jeszcze jakiś klucz. No i zabawimy się teraz tymi panami. Widzicie, mają dwa mieczyki hardkorowo. Na szczęście jedna kombinacja i padają. Ale z tego co widzę, chyba bez jaskółki się nie obejdzie jednak. Ta animacja jest taka fajna, taka wiecie, jakbym im robił gulasz po prostu z organów wewnętrznych, nie? Szyt. No, nie wiem, słuchajcie, czy opłaca mi się cokolwiek z tych typów zbierać, ale to jest jakaś wódka. Jak wiemy, wódeczka jest, no, gorzałka zawsze dobra jest. A tutaj jakiś proszek alchemików z tego co widzę. I pokażę wam też również, myślę, robienie petard w tej produkcji, ponieważ
No. W sumie petard chyba nigdy nawet nie używałem podczas gry w Wiedźmina. A może być to całkiem zabawne. Wybaczcie, że taki troszeczkę jestem zamulony, ale po prostu. No, od dawna nie nagrywałem Wiedźmina. Ogólnie wezmę sobie tutaj te rzeczy, o to się akurat przyda. No już nie mamy, miejsca w ekwipunku, ja sobie muszę coś podjeść. Nie wiem, chyba jednak bez jaskółki się po prostu nie obejdzie. Jebut! A, czasami się udaje dwóch naraz gibnąć, no ale nie w tym wypadku, jak widać. Jak widzicie tutaj, no jest, no po prostu ten styl szybki jest cholernie mocny, naprawdę. Znaczy, przepraszam, styl grupowy. Powiem szczerze, że nawet mnie za bardzo nie obili podczas tej walki. Pozbieram sobie z nich, bo wiecie, jednak darmowa wódeczka jest po prostu zawsze w cenie. I no jednak wiadomo, że jak jest darmowa wódeczka, no to jest i przyjemniej od razu. Taki żarcie, no nie będę tego zbierał, tak jak powiedziałem, nie jest mi to już potrzebne. Tutaj tylko mówię, jakaś wódeczka, jakieś takie bardziej bazy alchemiczne. I co to, czyżby to było już wszystko w tym kompleksie, jak mi się wydaje? Tutaj mamy już strażników miejskich. Ale czy to wszystko? Pewnie tak, tutaj mamy kolejne przejście, tutaj jeszcze mnie nie było. Ale widzę, że nie ma tutaj nic, co by mnie mogło jakoś specjalnie zainteresować, oprócz tych orenów. 8 sztuk. No ale w sumie już tak tego już mamy 900, tam 400 było, mieliśmy chyba 200, no to coś już się tutaj, niezła sumka się już tutaj uzbieraliśmy całkiem niezłą sumkę, tak? Tutaj parę strażników poległo. O! Jaskółka. O, to ciekawe. Aż taki chłystek miał jaskółkę. Tak widzicie, całkiem niezła po prostu była jazda z tymi wszystkimi bandytami. Saletra. A ten koleś to co tu odwala? Ha. Nieźle. Szczątki, ale koleś stoi sztywny, nie? To niezłe. To, powiem szczerze, że tyle lat gram w Wiedźmina, nigdy coś takiego nie widziałem, nie? Żeby szczątki stały. Nie chcę tych broszy. Dobra robota, Wiedźminie. Teraz już sobie poradzimy. Dobra, to tak więc wychodzimy już z tych, z tej bazy całej narkotykowej i będziemy mieć tutaj rozmowę z Siemkiem. Siemką. Whatever. No, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież, czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Okej. Zostaliśmy 100 renów. No i z tego co widzę, nowe zadanie. Widzicie, Geralt, teraz na pewno więcej informacji. No już przeczytałem ten list. Gro. Dobra. Wiedźmiński łącznik. Wyjście od Gellerta. Ale no to przeczytałem już przecież ten. Mamy dostawy. Aha, dostawa składników jest gdzieś przy dużej kracie, czyli to jest tutaj. No ale ogólnie będziemy musieli sobie pójść na bagna tam, wyjaśnić tą całą sprawę.
Ale to już mówię, na pewno nie w tym materiale, nie w tym odcinku. No żeż, kurde, proszę, proszę mi już dać mi spokój, utopcy. Oczywiście jest coś takiego, taki amulet na utopce, gdzie utopcy nas po prostu atakować nie będą, ale jest to w sumie średnio przydatne, ponieważ i tak będziemy musieli z nimi walczyć, ponieważ na przykład nie będziemy mogli pójść w jakieś tam miejsce, przejść dalej, do innej lokacji czy coś takiego, a po prostu one będą cały czas, więc no... czy tak będziemy musieli ich stłuc, ale jak widzicie, dostałem no, straszny wpierdol, cholera, weszło mi to zatrucie i od razu pucha pana dzień dobry, jep, nie? Dobra, gdzie tutaj się idzie teraz? W drugą stronę, o nie! Ale manewry unikowe, ale jestem boski po prostu zawodnik. I teraz chyba tutaj, nie? Tam. Tylko jak widzicie, właśnie o tym mówię, nie? Przejść nie mogę, bo mnie cholernicy tutaj atakują. Come on! Jezu, jeszcze jakiś cholernik mi tu się zrespił. O Jezus Maria, wytnę was po prostu z samego szacunku. Dobra, już, już. Tu mamy jakieś jakiegoś rycerza w ogóle. Okej. Jakiś list dostaliśmy. A nie wiem gdzie. A tu jest. List do rycerza Erika. Okej, i tutaj to jest rzecz, która mnie troszeczkę zawsze intrygowała, ponieważ żadnego questa nie dostajemy nowego. Natomiast dowiedzieliśmy się, że tutaj w kanałach mamy jakąś kryptę kultystów lwiogłowego pająka, czy jakoś tak to się nazywa, nie wiem, w sumie nigdy się tym nie interesowałem. Może się tam wybierzemy, wiecie, tak żeby po prostu spuścić siermiężny wpierdol jakimś gałganom. O kurde, no nie! Więcej was matka nie miała? Cholera jasna. No ale przynajmniej poziom, o dziwo. Udało nam się ubić na tych jakichś mieszkach, więc przynajmniej tyle dobrego. No jakieś tam zawsze składniki, ale kurde, no po prostu jak zobaczyłem, że respi mi się kolejnych trzech śmieszków, to jest, no złapałem się za głowę, nie? Dobra, otwieramy przejście, zasejwuję sobie gierkę, żeby nie było przypału. Żeby się na jakąś mukę nie narzucił. No i okej, tam mamy już, jak widzicie, jakąś odnogę. Z tego co widzę, mamy tutaj dwóch dobrze opancerzonych, trzech dobrze opancerzonych gałganów. No i reszta na szybki zejdzie. Znaczy na silny. Nawet czterech jest tutaj tych. Przede wszystkim muszę zasiać strach w sercach, że tak się wyrażę. O, mamy tutaj Gelerta Blayheima. Ja myślałem, że on jest na bagna, koleś. No, ponowny strach. Jak widzicie, jak im wejdzie strach, to nic mi nie mogą zrobić, bo są po prostu sparaliżowani. I jak widzicie, mam full HP praktycznie, nie? Znaczy, no teraz troszeczkę dostałem, bo się już od... już się tak nie boją. Uła! Jaki ten... jaki kompos. Ale jak widzicie, po prostu nie byli w stanie mi nic zrobić. Tam ogólnie to się wydaje fajna lokacja, taka ładna. A niestety tam nie możemy wejść. A szkoda, szkoda. Dobra, szczątki. 10 orenów. Tutaj mamy fistek. Nie wiem, czy fistek jesteśmy teraz w stanie sprzedać komukolwiek, ale zawsze coś. Jakiś młot. Chyba jako broń dodatkowa, więc sobie ją wezmę. No i tutaj mamy tak. Mamy oreny, mamy klucz szyfru do salamandry. Nielegalny miecz, który sobie wezmę. Obrażenia plus 15. Cholera. W sumie jeden punkt obrażeń w dół, ale mamy 120% na krwawienie, czyli za każdym razem praktycznie, i dodatkowe 12% na zatrucie. Cholera jasna, i szczerze, powiem wam, że wydaje mi się, że to może być dobry ten... dobry miecz, o dziwo. Jak wiecie, w wersji podstawowej gry to, no, to ten miecz nie był jakoś specjalnie dobry. Natomiast w tym przypadku, jak widzę, to nie ukrywam, ale zastanawiam się nad tym, żeby po prostu go użyć. Jak widzicie, jedno obrażenie w dół, ale ten... no nie wiem w sumie, zobaczymy. Kurde, nie mogę tego cholera złapać. Dobra, biorę ten cep i jazdę, nie?
Tak więc co teraz? Teraz musimy do Wyzimy Klasztornej się udać. A ja znowu nie wiem, ile nagrywam. Tak więc pójdziemy sobie, myślę, że teraz do szpitala Lebiody. Tam wykonamy sobie to zadanie z Alvinem. Ale kurde blacha, naprawdę zastanawiam się nad tym, bo ponieważ ten miecz ogólnie miał dużą wartość na trafienie krytyczne, jeśli chodzi o krwawienie w wersji podstawowej, ale miał bardzo słabe obrażenia, bodajże tam miał minus chyba 10 albo minus 20%, tak więc nie opłacało się go używać. Natomiast tutaj jeden punkt obrażeń mniej, który możemy sobie zawsze osełką tutaj dodać. A dodatkowe krwawienie, czyli tym samym po prostu przeciwnik dostaje obrażenia w czasie oraz jest sparaliżowany, nie może się ruszyć, tak więc no myślę, że to nie jest całkiem głupi pomysł. Chociaż w sumie no to walki i tak są bardzo łatwe z ludźmi, więc nie wiem. O, Geralt! Właśnie cię szukałem! Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, no, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem Malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. No nie wiem, czy tak najszybciej, powiem szczerze, ponieważ no niestety NPC-ty w Wiedźminie się wloką po prostu, jak są ród po gaciach. No ja oczywiście wiem, gdzie to jest. Wiecie co? Użyjemy sobie tego miecza teraz, ponieważ jak widzicie, on w ogóle fajnie wygląda, podoba mi się jego wygląd, chociaż no myślę, że najlepiej wyglądający miecz to właśnie ten wiedźmiński. Natomiast widać po prostu, że on z reguły, mając te ząbki, po prostu no krwawienie wbija, czy tylko na niego patrząc, nie? Widzicie, no wlecia się koleżka troszeczkę naprawdę powoli. A tak przy okazji mamy już zachód słońca z tego, co widzę, godzina 19:30. I powiem szczerze, że jest to pora, którą najmniej widziałem, jeśli grałem Wiedźmina pierwszego. I powiem szczerze, że bardzo ładnie tutaj to światło, naprawdę zajebiście mi się to podoba, nie? Nie mamy czasu do stracenia. No dobra, dobra, spokojnie, już wchodzę, tak. Męczy mnie ta widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Dobra, dobra, więc wchodzimy, słuchajcie, ja teraz tak sobie myślę, że po prostu zrobię tak, bo tu będą dwie jakby fale wrogów. Najpierw sobie będę walczył mieczem tym nielegalnym, a później wrócimy na nasz miecz, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie? Oj, kurde, już spiercie nacisnąłem ten. Dobra, styl silny, jakie tutaj po 24 na szybkim. 29, 25. Aha, przy pierwszym ataku jest 29, drugi 25 jest. No i dopiero teraz krwawienie weszło, dziwo. Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko, bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? No, tak jak mówię, mamy wybór kolejny.
Bierzemy oczywiście małego do Triss, ponieważ po prostu nawet na logikę wydaje mi się, że skoro dzieciak jest po prostu ma magiczne zdolności, to raczej bardziej lepiej zajmie się nim po prostu czarodziejka niż medyczka. No ale cóż. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, Rudzielec nie będzie szczęśliwy. Szybko, zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. Dobra, no i teraz wyjmujemy sobie miecz tutaj ten. No 30, jak widzicie krwawienie również weszło. Jak jest na tym? 25, 10, tutaj po 7, po 17, dobra. W sumie... Nie no, powiem wam szczerze, że już nic takiej nie ma, to krwawienie też tak wchodzi jakby chciała, nie mogła, szczerze mówiąc. Jak widzicie, pokonałem tam trzech przeciwników przy pierwszej fali, a dopiero krwawienie weszło na trzecim, na ostatnim, więc tak wydaje mi się, że w sumie... Kurde, blacha. W sumie tak nie ma różnicy, bardziej jeśli może jako walory po prostu estetyczne, kto co lubi, nie? Takie mam wrażenie. No, przeszukajmy sobie jeszcze tutaj. Znaczy w sumie chyba nie ma co tutaj już przeszukiwać. Jeśli chodzi o jakieś szafki czy coś, chyba że na dole nie ma wejścia. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, wychodzimy z tego całego burdelu. Ja sobie jeszcze tylko szybko sprawdzę, ile się nagrywa. Okej, tak... Tak na oko... Około 26 minut. No i dobra, co tutaj mamy? W ogóle, jakie teraz zadanie? Proszę mi to powiedzieć. Alvin, powinienem pogadać się z Triss. Dobra, powinienem powiedzieć się, co zrobiłem Galerta. Mam nadzieję, że on jest na tym, na posterunku swoim. Ale czy tak, ja sobie, wiecie co, przemedytuję teraz do południa. Chyba to było południe, cholera jasna. No i mamy tu kolejny poziom. Dostaliśmy, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że na kolejnym poziomie będziemy się zajmować talentami, ponieważ no 4 talenty brązowe, no w sumie teraz mi się nie przydadzą, chyba żebym je chciał wydać na znaki dodatkowe typu Quen, Irden i tak dalej, ale no nie chcę, po prostu mi się tego nie chce, nie? Nie chcę mi się marnować na to swoich punktów, a za kolejny level dostaniemy już pewnie srebrne talenty i no nie wiem, w co sobie polecimy, czy to w style, czy bardziej w siłę, bo mówię, w tą siłę trzeba by było jednak troszeczkę popchnąć. A u mnie znowu pada, cholera. Już cały czas pada, po prostu tak to denerwuje, że masakra. Pewnie dostaniemy ze 2 talenty, te to byśmy walnęli sobie w siłę, może już nawet na złoto. A zresztą zobaczymy. W każdym razie... dobra, nie no, to w takim razie tutaj ten... Słuchajcie, chyba wiem, dlaczego nie mogę wykonywać tych finisherów. Bo nie mam wystarczającej ilości energii. Po prostu stunuję typa, rzucam arda i nie mam tej energii już. I po prostu Geralt no już nie ma wystarczającej ilości many, żeby wykonać ten. Zobaczcie w ogóle ten cep, jak się pulta pod nogą, jakby to był jakiś, że tak powiem, feud. Dobra, mamy strefioną sanitariuszkę, Jezu. Ja nie jestem w nastroju do rozmowy. To nie moja sprawa, ale wyglądasz na bardzo zmartwioną. Rzeczywiście. Chodzi o to, że moja babcia, ostatnia bliska mi osoba na tym świecie... Coś jej dolega? Dolega? Nie. Babunia jest zdrowsza niż większość młodzików. Jednak ostatnio dziwnie się zachowuje. Czuję, że coś jest nie tak. Zmieniła się. Powiedz mi więcej. Możliwe, że będę w stanie pomóc. Babcia miała mnóstwo kotów. Ostatnio wszystkie uciekły. Nie chce ze mną rozmawiać. Poza tym kazała mi trzymać się z dala od piwnicy. Nie śpi po nocach, za dnia nikogo nie wpuszcza do domu. To naprawdę dziwne. Mogę zajrzeć do twojej babci i zobaczyć, co się dzieje. Za 50 orenów. Jednak w przypadku jakichś komplikacji cena wzrośnie. Nie jestem bogata, ale Shani mówiła, że dobry z ciebie człowiek. Ufam, że zrozumiesz moją sytuację. Powiedz, gdzie mieszka twoja babcia? Wiesz, gdzie znajduje się alejka, w której stoją kupcy? Babcia mieszka w pobliżu, przy skrzyżowaniu dróg. Powinieneś trafić bez problemu. Bywaj. Okej.
tutaj wykonamy sobie to zadanie i podejrzewam, że zakończymy odcinek. Akurat nam styknie czasu. No i słuchajcie, zawsze mnie śmieszyły te po prostu opisy drogi, że jakieś przy skrzyżowaniu, no dobra, no tu jest niby skrzyżowanie, nie? Tu są stoją kupcy, no ale kurde, ten, no to ja wiem akurat, że to jest tutaj. Ale no myślę, że ciężko było trafić bez mapy jakiejkolwiek czy coś takiego, nie? Bo mówię, to są jakoś słabo naprawdę napisane. Ktoś ty? Co się pchasz z buciorami do domu? Ja. Żadnego ja, wynocha, ale już! A, no tak, wybaczcie, zapomniałem, że trzeba przemedytować do północy chyba z tym całym fantem. Wtedy babcia śpi i... A my będziemy mogli w spokoju... Chociaż nie, czekajcie, jeszcze tutaj moment, bo wydaje mi się, że mam już wystarczającą ilość pieniędzy, żeby kupić sobie książkę jakąś. Chodzi, dawaj mi tutaj ty. Właśnie to, ponieważ jest to już przeczytałem. O Flederach przeczytałem również, tak? Te informacje to też się przyda. W sumie 150 to ja sobie kupię to. I mamy tutaj to. No to nice. A nie ma miejsca, co? Czy mi się wydaje? Okej, to możemy sprzedać za 20 euronów, to przeczytałem. Tutaj mamy o kościeju. I teraz chyba mogę już kupić sobie właśnie tą książkę, tak. Kupujemy, jep, od razu sprzedaję koleżce. Żeby chociaż jakoś tam te pieniążki nam się zwróciły. Tutaj kolejny, będziemy mieć wpisy. Pogrom rywijski. Tutaj jak chcecie to sobie przeczytajcie, ja tak będę dość powoli. Tu jest całkiem ciekawy wpis na temat ostatnich wydarzeń, jakie działy się w książce. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to sobie proszę przeczytać. No i tutaj mamy monstrum, bo widzimy na opisanie. To też całkiem ciekawe jest w sumie. Rzecz, oj, nie chciałem, przepraszam. Chciałem sprzedać książkę, a tutaj nacisnąłem zły przycisk. No i mamy już, tak mi się przynajmniej wydaje, że większość książek, które nam się w tym akcie przydadzą i bodajże w kolejnym. Okej. Medytujemy do północy i jazda z zadaniem. Jest to takie naprawdę poboczne zadanko. W sumie takie, wiecie, dodatkowe, nie? Dobra, tam już babcia śpi, tu mamy jakąś szafę, jeszcze przy okazji oczywiście sobie ją tutaj ograbimy. Ale widzę, że nie ma nic za bardzo za ciekawych rzeczy tutaj w tych swoich opakowaniach. A tu mamy, widzicie, Fledera, czyli wampira. Okej, krwawienie. I jebu. Dobra, koleś zdech, nie ma go już tutaj. A my dostaliśmy coś chyba. Mam nadzieję, że coś dostaliśmy z niego. Czy w ogóle mam wpis o Flederach? Bo wydaje mi się, że mam. Bestiariusz. Tu ogólnie mamy Alpę, Archespora, Bruxę. A jest i Fleder. Dobra, jest Fleder, Garkane, Kościej. Strzygę mamy, wilkołaka mamy. Okej, okay. Let's go. Idziemy dalej, tu jeszcze będzie babcia nas atakowała. Elo? Albo i nie. O dziwo. Coś ty zrobił, bydlaku! Mój synek! Wezmę straż! Popatrz na mnie, kobieto. Ta istota na pewno nie była twoim synem. Przejrzyj na oczy. Nie poddawaj się. Ja... Co ja tu robię? Kim jesteś? Wynoś się z mojego domu! Dziwne, że nas nie zaczepiła. Chociaż podejrzewam, że jakbym kliknął na drzwi, to by się wtedy zaczęła spruwać. Stara proca, tutaj cytując... nawijkę taką klasyczną, jeśli chodzi o właśnie... panie, które nie mają nic lepszego do roboty, tylko na przykład dzwonić na pały. Nie jestem przycisk, wybaczcie. No i w takim razie, słuchajcie, zadanie wykonane. Odcinek tutaj też już ku końcowi raczej zmierza. Damy sobie teraz tylko to zadanie i po prostu zakończymy odcineczek.
Okej. Okay. Mamy stepową sanitariuszkę i oddajemy zadanie. Dowiedziałeś się czegoś o mojej babci? Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 orenów, więc niech tak zostanie. Oczywiście. Mam dla ciebie pieniądze. Powiedz proszę, co działo się z moją babunią? W piwnicy babci zaląkł się groźny stwór, który powoli zmieniał jej osobowość. Próbował ją zniewolić, ale nie musisz się już martwić. Bogowie, to okropne. Czy z babcią wszystko w porządku? Babcia jest bezpieczna. Już nic jej nie grozi. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś jej się stało. Wszystko, co Shani mówiła o tobie, jest prawdą. Nie ma sprawy. Okej. Okay. No i cóż, wykonaliśmy sobie to zadanie, pomogliśmy babci i wnuczce. Teraz co dalej? Aha, Siemce musimy tutaj porozmawiać. Musimy się udać do Waski jeszcze. Zlecenie na górę. Jest źródło. No tak więc słuchajcie co, myślę, że już sobie zrobimy resztę rzeczy w kolejnym odcinku. Ja zapraszam właśnie was na następny materiał z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin. Jestem Szerzeń, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie.